Twórczość Wiktora Gomulickiego jest twórczością rozmaitą. Zawiera nie tylko prozę z najczęściej dzisiaj przywoływanymi wspomnieniami niebieskiego mundurka, lecz także powieść dziennikarsko-społeczną Ciury, którą Gomulicki napisał w 1887 roku, wydał zaś we Lwowie w roku 1903. To szczególna powieść, to proza będąca wiwisekcją warszawskiego społeczeństwa, środowiska prasowego, demaskacją obyczajów panujących w środowiskach najpopularniejszych dzienników, w redakcjach prasowych Warszawy końca wieku XIX. To powieść istotna, chociaż Gomulicki zasłynął przede wszystkim z powieści historycznych, pisanych nieco później. No właśnie, mówimy o jego powieściopisarstwie, a przed chwilą wskazywałem na rozmaitość i wieloaspektowość tej twórczości. Poezja. Poezja jest w wypadku Gomulickiego pisarstwem wymagającym, skomplikowanym oraz takim rodzajem twórczości, z którym Gomulicki borykał się od samego początku. Zadebiutował tomikiem poetyckim w 1873 roku. Tom o tytule Poezję wydał dzięki wsparciu Aleksandra Miszo, z którym zetknął się podczas pracy w kurierze warszawskim. Ten tomik został przyjęty niezwykle krytycznie przez niejakiego Pileckiego, z którym Gomulicki, oburzony, wręcz chciał się pojedynkować. Skandal, który wyniknął w związku z tą sytuacją, bądź co bądź precedensem, skończył się utratą miejsca zawodu dla Gomulickiego. Gomulicki pracował w redakcji Kuriera Warszawskiego. Miejsce po nim w kurierze objął Bolesław Prus, sekundant Pileckiego. Wydawałoby się, że twórczość poetycka Gomulickiego zagaśnie całkowicie. Jednak w latach 80. odrodził się niczym Feniks z popiołów i zaproponował takie wiersze, w których można powiedzieć zyskał w końcu aprobatę, przychylność krytyki literackiej. Niemniej jednak tragedie rodzinne Gomulickiego sprawiały, że coraz bardziej osuwał się w osamotnienie, co mogło nie być widoczne, także z tego względu, że pozostawał aktywny jako powieściopisarz, poeta, o czym jeszcze nie powiedziałem, autor szkiców, miniaturzysta. Gomulicki przeżył głęboko śmierć swojej pierwszej żony, Marii Humieńskiej. Zmarła w 1888 roku. Kilka miesięcy po niej odeszło dwoje synów Gomulickiego. Kolejne małżeństwo z Leokadią Życińską nie było małżeństwem dla Gomulickiego szczęśliwym. Mówi się więc o nim także przez pryzmat traumy biograficznej, doświadczeń, które były związane z prywatnością Gomulickiego. Gomulicki coraz bardziej oddala się od środowiska literackiego, przyjmuje pozycję krytykującego najpowszechniejsze zjawiska literackie, staje się mizantropem, stroni od ludzi, krytykuje Salon Warszawski. Poszukuje idei. Mniej więcej od roku 1900 interesuje go humanitarna myśl pacyfistyczna. W ten sposób odczytuje wydarzenia rewolucji roku 1905. Powstają wówczas wiersze, które ostatecznie wyda w tomie Biały Sztandar. Tom poezji z 1907 roku też wzbudził oburzenie wśród krytyków literackich. Oburzenie z tego też względu, że Biały Sztandar został natychmiast przywłaszczony przez komentatorów jako ze strony Gomulickiego akt polityczny i publicystyczny. Odczytano ten tomik jako polityczny. Socjaliści potępili Gomulickiego za wstecznictwo, zaś obóz konserwatywny, między innymi Henryk Sienkiewicz, uważali Biały Sztandar za wielkie jego osiągnięcie.
I dla Gombulickiego było jednak bardzo istotne wypowiedzenie doświadczenia pacyfizmu, tak jak też bardzo bliski był, jak pisze Roman Taborski, w tych latach ideałowi solidaryzmu chrześcijańskiego. Bywały takie interpretacje, w których poezja Gombulickiego była odczytywana jako poezja personalistyczna, a więc poezja chrześcijańskiego personalizmu. Wbrew pozorom jest bardzo dużo tematów religijnych w tym pisarstwie, chociaż nie są one artykułowane wprost. Ostatecznie, stwierdzali badacze, blisko było Gomulickiemu nawet do poszukiwań mistycznych. Wracał do mistyki Andrzeja Towiańskiego, która niegdyś zafascynowała Adama Mickiewicza. Jego mizantropia oraz jego samotnictwo zaowocowały szlachetną obsesją kolekcjonerstwa. Kolekcjonował zbiory starożytne, fotografował. Udał się także w kilka wypraw zagranicznych, które były dla niego istotnym doświadczeniem twórczym. Kilkakrotnie odwiedził Gdańsk. Wpierw w roku 1877, potem w roku 1895. Był w Paryżu w roku 1878 podczas wystawy powszechnej. Po tragedii osobistej wyruszył na kongres literacki do Wenecji. Skłócił się ze swoją współczesnością, pisał między innymi w poematach Filipiki przeciwko Piotrowi Chmielowskiemu czy Wilhelmowi Feldmanowi. To był błąd. To był zasadniczy błąd, bo Gomulicki występował przeciwko największym tuzom forpoczt pozytywizmu polskiego. To nie mogło być Gomulickiemu przebaczone, ale też jest zarazem niezwykle istotny rys biografii tego człowieka. Z jednej strony wraz ze wzrostem ocen na temat jego twórczości pogłębia się jego kryzys kontaktu ze środowiskiem. Narasta mizantropia, co zresztą będzie także bardzo widoczne w wypadku Izraela Szterna, także postrzeganego jako abnegat i mizantrop. Gomulicki oczywiście abnegatem nie był, ale doświadczenia Warszawy uczyniły go także bohaterem skandali. Dla przykładu, gdy napisał posłowie do polskiego tłumaczenia opowiadania Mickiewicza Pod Stoczkiem, Smę de miel d'un conscret, niemal natychmiast został za to posłowie oskarżony, postawiony w stan oskarżenia. Kara jednak wobec Gomulickiego nie została zrealizowana. Chodziło o sianie nienawiści między narodem polskim a narodem rosyjskim. Można powiedzieć, że do ostatnich chwil miał bardzo ostrą opinię o swojej rzeczywistości. Ostatnia jego twórczość z lat 18-19 rok to fraszki pisane przeciwko zaprzańcom narodowym, zaborcom, a zarazem pierwsze chwile docenienia. Wpierw w 1912 roku otrzymuje nagrodę 30-lecia swojej pracy literackiej. Tuż przed śmiercią zaś, w 18 roku, Komisja Nagrody Literackiej imienia Elizy Orzeszkowej przyznaje mu jednogłośnie to wyróżnienie. O prozie Gomulickiego mówi się, że jest to proza, która przede wszystkim, gdy mówimy o powieściach, najlepiej realizuje się w tematach historycznych. Przywołujemy takie powieści jak Cudna Mieszczka z 1899 roku, wydanie Miecz i Łokieć, wydanie w 1903 roku. To są powieści, których akcje Gomulicki umieszczał z pasją w historycznej Warszawie, najczęściej w Warszawie okresu Zygmunta III.
Powieści współczesne, długie formy współczesne miały się mu nie udawać. Poza Ciurami, powieścią, której głównym bohaterem był Karol Sielski, początkujący dziennikarz, debiutujący w Warszawie. Jego życie, jego tragedia, jego upadek w stolicy, Warszawa Gombrowickiego, przypomina poniekąd nowoczesnego wampira, miasto, które pochłania siły żywotne. Miasto, które jest okrutnym teatrem, w którym ludzie odgrywają role, karykaturalne role aktorów. Zazwyczaj jest to burleska, jest to komedia buffo. I takie jest życie Sielskiego. Ciury są autentyczne i prezentują właściwie wzorzec współczesnej powieści dokumentarnej. Zasłużył sobie jednak Gomulicki na miano urbanisty przede wszystkim ze względu na pierwszego urbanisty wśród pisarzy warszawskiego, ze względu na szkice o Warszawie, miniatury poświęcone przede wszystkim budowaniu legendy warszawskiego Starego Miasta. Gomulicki stronił od fantazji i nie chciał w swojej twórczości swobodnej, nazbyt swobodnej, tchnącej romantyzmem gry wyobraźni. To sprawiało, że był szczególnie przenikliwy jako portrecista Warszawy. Z pewnością ujawniało się to także w jego poezji, o której bardzo często mówiło się, że nacechowana jest manierą parnasistowską, poezji finezyjnej, poezji kunsztownej, którą sam określał balsamem na światowe nędze. To była poezja, która miała interweniować wobec krzywdy ludzkiej, być na krzywdę człowieczą formą odpowiedzi. Była to zarazem poezja empatyczna, jak i poezja bardzo świadoma swoich zadań twórczych. Była to poezja, która chętnie wypowiadała swoje ars poetic, a więc zasady tworzenia. Ale Gomulicki nigdy nie uprawiał sztuki dla sztuki. W swojej twórczości poetyckiej umieszczał zarówno radość, jak i rozpacz, witalizm, optymizm, jak i melancholię, której w jego życiu nie brakło. Dość sobie przypomnieć wiersze takie jak Myśleć to cierpieć albo Rozpacz. Gomulicki uwielbiał łączyć w swoich podmiotach czynności twórczych figury Orfeusza, boskiego śpiewaka, z figurami Hioba, Homo Dolorus, człowieka cierpiącego. Jego idealny człowiek twórczy to było właśnie owo połączenie Orfeusza z Hiobem. Był zarazem poetą, który nie stronił od rozkoszy życia, takiej jak chciał ją przedstawiać w sytuacjach lirycznych. Znajdziemy w jego twórczości tematy dionizyjskie, jak i tematy, które sygnalizują zainteresowanie splinem młodopolskim, nurtem estetycznym, chociażby figurą kobiety fatalnej. Ona także jest u Gomulickiego obecna. Gomulicki to więc rozmaitość bardzo wielu odniesień. O kilku z nich nie powiedzieliśmy. To on odkrywał Cypriana Norwida, te schedy odkrywania Norwida po ojcu przeniósł syn z trzeciego małżeństwa Gomulickiego, Juliusz Wiktor Gomulicki. Gomulicki odkrywał Norwida. Gomulicki był kolekcjonerem, eseistą, krytykiem literackim, poetą i powieściopisarzem. Stanowi przykład pisarza, który nie w pełni pasuje do wzorca XIX-wiecznej historii literatury polskiej. Może dlatego tak trudno umiejscowić go na mapie przemian tej literatury. Może tak trudno mówić o polskości literackiej Gomulickiego. Z jednej strony nazywamy go polskim parnasistą, z drugiej rok jego urodzenia, 1848, może sygnalizować fascynację Biedermeierem. Biedermeier chociaż był nurtem estetycznym pochodzącym z Niemiec, był w polskiej powieści lat 40., 50. XIX wieku bardzo istotny. W końcu
Wiktor Teofil Gomulicki ze swoją pasją biblioteki, pasją kolekcji, pasją inteligentnego, intelektualnego eseju pasuje do modelu polskiego klerka. A literatura klerkowska to także literatura polska, która nie miała swojej fazy rozwijającej się. Można powiedzieć, że umarła przed pełnym rozwinięciem. No i w ten sposób, lokując Gomulickiego w prądach, które można nazwać prądami zaplecza polskiej literatury, nie potrafimy odnaleźć dla niego miejsca, ale jednocześnie jesteśmy bliscy jakiejś formy autentyczności, jesteśmy bliscy wyartykułowania jakiejś prawdy o Wiktorze Gomulickim, takim jakim był i takim jakim model twórczy Wiktor Gomulicki prezentował przez wszystkie rodzaje i gatunki literackie, które uprawiał, od wierszy parnasistowskich aż po powieści dokumentarne, współczesne i historyczne.